pragnę przekazać państwu i przybliżyć yy, inicjatywę oraz działalność wspólnoty Wieczernik modlitwy za kapłanów by zachęcić wszystkich państwa którzy mają yy, w swoim sercu pragnienie włączenia się w modlitwę za swoich duszpasterzy do podjęcia właśnie yy, tej modlitwy Wieczernik modlitwy za kapłanów yy, Istnieje w naszej archidiecezji od 2001 roku jest to wspólnota skupiająca wiernych świeckich, którzy podejmują stałe zobowiązanie do modlitwy za kapłanów, którzy posługują w ich parafii. Wieczernik modlitwy za kapłanów został oficjalnie ustanowiony i potwierdzony dekretem księdza arcybiskupa Władysława Ziółka w 2001 roku, w czerwcu. Idea Wieczernika zrodziła się z inicjatywy księdza doktora Marka Kaczmarka, dyrektora Studium Duchowości Chrześcijańskiej, które działało przez 15 lat przy Instytucie Teologicznym w Łodzi. Warto podkreślić, że ksiądz Marek Kaczmarek otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II pisemne błogosławieństwo z zapewnieniem o modlitwie dla wszystkich członków Wieczernika Modlitwy za Kapłanów. Tak jak wspomniałam, istotą, istotą Wieczernika Modlitwy za Kapłanów jest modlitwa za kapłanów posługujących w danej parafii. Grupy Wieczernika Modlitwy za Kapłanów polegają na Stworzeniu siedmiosobowych grup, przy czym każdy wybiera sobie jeden dzień tygodnia, w którym będzie modlił się za kapłanów, i ustala, na jak długo podejmuje to, to zobowiązanie. Można wstąpić do wspólnoty na dowolny okres, okres czasu lub wieczyście. Każdy przystępujący do wspólnoty wypełnia jako potwierdzenie swojego zobowiązania, wypełnia deklarację. Którą podpisuje kapłan opiekujący się danym wieczornikiem w parafii. W ramach tej modlitwy indywidualnej, która powinna trwać minimum 15 minut, wchodzi modlitwa papieża Pawła VI oraz dowolna modlitwa, na przykład tajemnica Różańca Świętego albo koronka do Miłosierdzia Bożego. Natomiast obok tego wymiaru indywidualnego modlitwy, wspólnota wieczornika y, ma również wymiar wspólnotowy. Y, wszystkie wieczorniki, każdy przy swojej parafii, gromadzą się w, zawsze w pierwszy czwartek miesiąca, by tego dnia uczestniczyć w Eucharystii ofiarowanej w intencji swoich kapłanów, a później w Adoracji Eucharystycznej y, z, z intencją o nowe powołania kapłańskie. I też z modlitwą o swoich dusz pasterzy. Niektóre wieczorniki mają to szczęście, że mają swoje również spotkania formacyjno-modlitewne. Ja akurat jestem tą szczęśliwą osobą, która ma u siebie w parafii, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego, tę możliwość przez pierwszych 10 lat. Spotkania nasze prowadził ksiądz Marek Kaczmarek, natomiast od dwóch lat tę posługę pełni u nas ksiądz Jarosław Jałkowski.